Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować obiad w kilka minut. Będzie to swojski makaron na bazie świeżych jaj. Producentem są makarony babuni Ryszard Kaczorowski. Więcej informacji na temat tych makaronów znajdziecie na stronie internetowej, a link do tej strony znajdziecie oczywiście w opisie filmu. A więc zaczynajmy gotować. Najpierw przygotuję przyprawę. Do miseczki wrzucam słodką paprykę. Czyli wsypuję słodką paprykę. Dodaję łyżkę ziół prowansalskich. Troszeczkę tymianku. Taki suszony tymianek. Trochę soli. I trochę świeżo roztartego czarnego pieprzu. Połączmy składniki. Następnie nacinam, przecinam pierś na dwie części. I przyprawiam. Delikatnie polewam oliwą. I rozgrzewam patelnię, na którą wlewam troszeczkę oliwy, ale nie za dużo, i dodaję trochę masła. I na rozgrzany tłuszcz kładziemy filet z kurczaka. Filet z kurczaka niech nam się smaży, a ja pokroję jedną średnią cebulę i 5 ząbków czosnku. Cebulę będę kroił w kostkę. Dobra, teraz możemy odwrócić kurczaka. Usmażoną pierś zdejmuję z patelni, a w jej miejsce sypię cebulę. Cebulę musimy zeszklić. Posiekam niewielki kawałek papryczki chili. I tak posiekaną papryczkę możemy dołożyć do cebuli. Gdy cebula jest już zeszklona, dodaję czosnek. I na małym ogniu chwilę podsmażamy. W tym czasie zetrę parmezan. No i musimy zacząć gotować nasz makaron. Do gotującej się wody wrzucam trochę soli i makaron. Używamy wstążek. Makaron będziemy gotowali około 5 minut. Na patelnię wlewam śmietankę. Dodaję łyżkę wody z makaronu. Dodaję również łyżkę serka śmietankowego. To jest serek śmietankowy naturalny. Teraz przyprawiam szczyptą soli, świeżo roztartym czarnym pieprzem i pozostałą przyprawą z kurczaka, ale nie za dużo. Dodaję masło. Taką niewielką łyżkę. Jeżeli sos jest zbyt gęsty, dolewamy troszeczkę wody z makaronu. O tak. Dorzucam parmezan. I ugotowany makaron przekładamy prosto na patelnię z sosem. Nie przelewamy wodą w tej potrawie. I wszystko połączmy. I możemy nakładać. Spójrzcie tylko, jakie cudo. Wiecie, dlaczego sos nie zlatuje z makaronu? Bo to jest makaron dobrej jakości. Teraz posypuję delikatnie
zieleniną. Ja użyję natki pietruszki. I kładę na górę filet z kurczaka. Poezja. Soczysty. Dobrze przyprawiony kurczak i kremowy, czosnkowy makaron. Wow. Niesamowite. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich pysznych, błyskawicznych, niewyszukanych obiadów z dobrych produktów.